Głos nadziei na każdy dzień. Młodzież obdarzona darami duchowymi, niechaj Cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został Ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 4, wersety od 12 do 14. Każdy młody człowiek powinien uważać się za drogocennego w oczach Boga, gdyż otrzymał najcenniejszy dar, jaki kiedykolwiek został dany. Jego przywilejem jest stanie się żywym kanałem, za pośrednictwem którego Bóg będzie przekazywał skarby swej łaski, niezmierzone bogactwa Chrystusowe. Nasze grzechy mogą być jak wysokie góry wokoło nas, ale jeśli ukorzymy serce w szczerym wyznaniu, ufając w zasługi ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Zbawiciela, wówczas otrzymamy przebaczenie i zostaniemy oczyszczeni ze wszelkiej nieprawości. Głębia miłości Zbawiciela została objawiona w naszym zbawieniu. Jeśli przyjmiemy to zbawienie, wówczas będziemy mogli składać świadectwo, w Nim mamy odkupienie przez krew Jego. List do Efezjan, rozdział 1, werset 7. Prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwalnia nas od prawa grzechu i śmierci. Jesteśmy więcej niż zwycięzcami przez Tego, który nas umiłował i wydał samego siebie za nas. To tutaj, w tym świecie, mamy posługiwać się naszymi talentami. Mamy prowadzić ludzi do Baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Naszym zadaniem i przywilejem jest reprezentować niezmierzone bogactwa Chrystusa. Możemy codziennie iść naprzód ścieżką świętości i ciągle znajdować coraz większe wyżyny do osiągnięcia. Każde napięcie duchowej muskulatury, każdy wysiłek serca i umysłu będzie owocować obfitym zaopatrzeniem w łaskę niezbędną do robienia postępów. Im gruntowniej będziemy rozważać sprawy wieczne, tym bardziej będziemy się radować skutkami ofiary Zbawiciela, szatą Jego sprawiedliwości, pełnią Jego mądrości i tym, że może On stawić nas przed Ojcem bez skazy, zmarszczki czy czegoś w tym rodzaju. Ellen White.